Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Dzisiaj ma być rzekomo jedyny ładny dzień, jeżeli chodzi o pogodę w tym tygodniu. Dlatego pomyślałam, że zabiorę was na wycieczkę i wybierzemy się razem do ZOO w Gdańsku Oliwie. Jako dziecko bardzo często tam bywałam i wiem, że w dzisiejszych czasach jest dość kontrowersyjna, bo ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Ja chyba się na ten temat nie chcę wypowiadać na samym początku filmu. Myślę, że o moich przemyśleniach powiem wam troszeczkę później, już tam na miejscu, i też jak pokażę wam trochę zoo. Mimo wszystko bardzo się cieszę, że dzisiaj ma być taki ostatni letni dzień, bo co prawda w przyszłym tygodniu też ma być ładnie, ale temperatury mają być już dużo niższe. Chociaż powiem wam, że jest taki poranny chłodek, ponieważ jak widzicie mam na sobie ramoneskę, co się raczej rzadko zdarzało w ostatnim czasie. Mimo wszystko właśnie jak się wychodzi bardzo rano z domu, to warto się jednak ubrać i też nie wiem, o której godzinie będę wracać, a wieczory również bywają teraz chłodne. Ale zanim wam wszystko opowiem i przejdziemy do głównego tematu, to może najpierw mała czołóweczka. Ja dzisiaj wstałam około godziny 6:30, szybko się zebrałam i ogarnęłam, a w tej chwili jest chwilę przed godziną 9. O 9:00 tam 20 coś mam pociąg, chyba on pojeżdża 25, a 30 odjeżdża, więc mam jeszcze chwilkę, dlatego stwierdziłam, że odezwę się do was tutaj w piekarni od cukierni. Ona jest zaraz przy dworcu, ale ma fajne stoliki, zapytałam czy mogę skorzystać, nie było żadnego problemu. Słuchajcie, niestety dzisiaj popełniłam mały fuck-up robiąc makijaż, bo zapomniałam użyć kremu motylującego. Przypomniało mi się dopiero kiedy kończyłam pudrować twarz i nawet przeszło mi przez myśl, czy nie zmyć tego pudru, wiecie, i nie nałożyć kremu, jeszcze raz nie przypudrować twarzy, ale potem powiedziałam na zegarek, że no średnio bym się wyrobiła z czasem, więc dzisiaj mogę troszeczkę się świecić. Nie jest mi to na rękę, no ale cóż, jak się jest środką i zapomni się korzystać z kremu, to potem tak się to składa. Tak, wiem, jest to niesamowite, jakim cudem zapomniałam skorzystać z kremu, ale to dlatego, że zazwyczaj mam inny system rano zbierania się, a to dlatego, że jak się ubiorę, przymywam twarz tonikiem, nakładam krem nawilżający i wtedy idę na śniadanie i jak zjem śniadanie, to robię makijaż. A z racji tego, że nakładam ten krem matujący, to nakładam go tuż przed robieniem makijażu. I słuchajcie, przez to właśnie zapomniałam. Chyba będę musiała wrócić do tej rutyny, czyli po prostu przed śniadaniem na tyle układać ten krem matujący, on się dobrze wchłoni i wtedy zjeść śniadanko i dopiero robić makijaż. Jeszcze po drodze sobie zajdę na dworzec, właśnie we Władysławie jest taka fajna poczekalnia, bo w porcie niestety nie ma. Mam nadzieję, że nie pożałuję, że nie wyszłam szybciej i nie poszłam do portu i nie będzie dużo ludzi, i że nie będę miała problemu z wsiadaniem do pociągu, bo zawsze właśnie jak przychodzę z głównego Władysława, to potem mam trochę taką myśl, że czy nie popełniłam błędu. Muszę sprawdzić, słuchajcie, jak dojechać do zoo, ponieważ są dwie opcje. Normalnie zazwyczaj jeździło się tak, że wysiadało się w Gdańsku Oliwie i tam stamtąd jest autobus. Natomiast od kilku lat został wprowadzony autobus z Gdyni, który podjeżdżał już bezpośrednio pod bramę. I muszę zaraz wygooglować, czy ten autobus właśnie z Gdyni jeździ we wrześniu, czy też nie, bo on jest puszczony w sezonie wakacyjnym i nie wiem, czy wrzesień się jeszcze zalicza do sezonu, czy niekoniecznie, dlatego też będę musiała to sprawdzić. Jak nie, to po prostu podjadę z kamką do Oliwy, wiecie, i tam na spokojnie przesiądę się w autobus, to nie jest jakiś większy problem, ale trzeba to wygooglować, a że zapomniałam zrobić tego wczoraj, więc na spokojnie zrobię sobie to teraz. I powiem wam, że wczoraj miałam naprawdę fajny taki dzień na luzaku. Co prawda trochę pracowałam, bo wrzucałam TikToka, wrzucałam film, który dzisiaj zostanie opublikowany, i montowałam w ogóle ten film. Mimo wszystko wczoraj miałam naprawdę fajny dzień, bo i pogram na konsoli, wiecie, i troszeczkę rzeczy sobie tam poglądam na YouTubie, poczytałam książkę, więc był taki dzień na spokojnie i czasami taki dzień odpoczynku też jest potrzebny. Wjechałam już do Oliwy, jest teraz około 11:30, ale jak widzicie weszłam na chwilę do McDonald's, a to dlatego, że niestety ten alergiczny kaszel bardzo mnie męczy i z jednej strony nie mam żadnych innych objawów, więc też za bardzo nie chciałabym, wiecie, brać tabletek na alergię, jak nie wiem, nie łzawią mi oczy, nie boli mnie głowa, nie mam kataru, ale z drugiej strony ten kaszel robi się coraz bardziej wnerwiający. W przyszłym tygodniu mam wizytę u lekarki, w sumie tyle poradę i wtedy najwyżej poproszę jakieś leki na alergię, jeżeli wiecie, ten tydzień nie przyniesie mi żadnej ulgi, a dlatego też wyszłam tutaj do McDonald's, żeby napić się ciepłej herbaty, bo po ciepłym mam na trochę spokoju od kaszlu. I powiem wam, że jest tak piękna pogoda, że nawet pani do KMS się śmiała, że dzisiaj jest tak piękny dzień, że trzeba go wykorzystać. I strasznie kusi mnie, żeby przyjść się na spacer po Parku Oliwskim, bo jestem dosłownie, nie wiem, 300-400 metrów od parku, ale jak wiem, że jeżeli pójdę do parku, to tam mi zleci dużo czasu i nie będzie sensu jechać do zoo, a bardzo chciałabym wam to miejsce pokazać. I ja wiem, że są kontrowersje, ale powiem wam moje zdanie. Ja jeżdżę do zoo w Oliwie od dziecka. Teraz miałam troszeczkę przerwę, ale bardzo często jako dziecko tam bywałam i widziałam zwierzęta, które były ratowane, czy to właśnie dziczy, czy też głównie z cyrku. Były dwa słonie, które były odratowane i tutaj miały spokojne życie w Oliwie. I powiem wam, że widać, że o te zwierzęta tutaj pracownicy w Gdańsku bardzo dbają. Biegi są z roku na rok coraz bardziej powiększane. To nie jest jak na przykład w Warszawie czy w Łodzi, gdzie mają bardzo małe te wybiegi. U nas naprawdę ten teren jest ogromny i miejsce zwierzęta mają aż nadto. I wiadomo, że jednak są w zamknięciu, ale są też, słuchajcie, gatunki, które by już wyginęły, gdyby nie ogrody botaniczne, czy właśnie ogrody zoologiczne. I powiem wam, że z jednej strony rodzi się pytanie, czy wtedy, jeżeli tak wygląda sytuacja, warto podtrzymać takie gatunki, gdzie jeżeli na przykład natura zdecydowała, że prawie wyginęły. Myślę, że chyba warto, żeby mogły spokojnie żyć i rozmnażać się w warunkach zoologicznych. Dlatego ja nie mam jakiegoś większego problemu, jeżeli chodzi o chodzenie do zoo. Wspieram, wiecie, zawsze chcę się pojechać, kupuję bilet, żeby jednak było na utrzymanie tych zwierząt. I powiem wam, że akurat ten ogród zoo, właśnie zoologiczny w Gdańsku, jest moim ulubionym. Byłam w ogrodzie zoologicznym w Łodzi i bardzo mi się nie podobało. Ten ogród był malutki, ciasny i w ogóle widać było, że te zwierzęta tam są bardzo, wiecie, tak stłamszone, a do tego bardzo mało gatunków. Miałam być też w ogrodzie zoologicznym w Zagrzebiu, ale w końcu zbrakło mi czasu. Myślałam o tym, żeby kiedyś pojechać do ogrodu w Warszawie, chociaż nie będę ukrywać, że najbardziej chciałabym zobaczyć ten ogród zoologiczny we Wrocławiu, bo to jest jeden z legendarnych w naszym kraju. Ale myślę, że ten u nas w Oliwie też do czołówki się zalicza, bo jest naprawdę przepiękny i cieszę się, że będę mogła wam go pokazać, bo jest, tak jak wam wspomniałam, moim ulubionym. Widziałam, że niestety autobus z Gdyni jeździ tylko w soboty i w niedzielę, tylko w lipcu i sierpniu, więc przyjechałam do Oliwy, na szczęście windy działały i teraz idę na autobus, bo tutaj jedzie specjalny autobus 622 co 20-30 minut, więc akurat miałam czas, żeby napić herbatki i zaraz uciekam na autobus. Nothing ever felt this good or as easy as when we were young. Oh, oh, oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We were just children acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. Having kids, crazy night. It amazes me that we didn't fall apart harder than we did. Now they keep us on speaking terms. We grow and we learn. I have no regrets, only forgets. Oh, a big thank you to life for giving us end. Oh, when the timing's right, there's no wasteland. Oh, we just children acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids, crazy, naive. It amazes me that we didn't fall apart. Nie macie pojęcia, jak się cieszę, że wróciłam do gdańskiego Oliwskiego Zoo. Czuję się tutaj jak w domu i znam każdą ścieżkę. Co prawda zeszło trochę zmian, bo nie wiem dlaczego nie ma słoni na wybiegu, bo słonie nie dały się ukryć. Nie widziałam też hipopotamów, ale widziałam tabliczkę, że Sana objęła patronatem jednego hipcia. To wam też nagrałam, ale hipotony mogą siedzieć pod wodą. Natomiast nie wiem, co się stało ze słoniami. Tam jest chyba czyszczony ten ich wybieg, więc może zostały gdzieś przetransportowane, ale powiem wam, że tutaj wszystko jest dostępne, dostosowane i teraz jestem w ogóle w starym budynku takiej ptasiarni, ogadziarni i powiem wam, że tutaj też jest podjazd, no lekko taki strachliwy, bo lekko skośny, ale wiecie, dałam radę wjechać i dam radę zjechać sama, więc jest ok. I tutaj też leć jest bardzo gorąco, a tak jak dzisiaj jest przyjemnie na dworzu, to też jest bardzo fajnie. Jedyny minus jest taki, że właśnie jak mamy duże zwierzęta typu jakieś onyksy, typu żyrafy, czy właśnie wielbłądy, to czasami ciężko zrobić fajne zdjęcia, bo one są bardzo daleko na wybiegach, one mają bardzo duże te wybiegi i z racji tego, że są to niebezpieczne zwierzęta, jest oczywiście wskazany dość duża odległość, więc ciężko jest nagrać wam to fajnie. Mam nadzieję, że nagrania z Smoku Pocketa będą się nadawać. I co prawda mam ograniczony czas, nie mogę tutaj chodzić nie wiadomo ile, bo chciałabym wracać tym pociągiem o 16:50, bo potem jest dopiero o 19:00, więc jest totalna lipa. Ale powiem wam, że już przeszłam, tak myślę, z połowę zoo, więc się do was odzywam. Chyba nie będę tutaj gdzieś nic jadła, bo powiem wam, że w zoo jest taki problem, że tutaj jedzenie jest słabe, słaby wybór, słaby w smaku i też wysokie ceny, więc się totalnie nie opłaca, lepiej wrócić na przykład do Oliwy czy do Gdańska. Jest też problem z autobusami już we wrześniu, więc wybór nie jest za duży, ale na szczęście coś tam jeździ, więc mam nadzieję, że się wyrobię do tej 15:30, jak nie to 16:09. Jak nie zdąży na pociąg, to nie zdąży, wiecie, nic się nie stanie. Natomiast mam nadzieję, że się wyrobię i zwiedzę chociaż, wiecie, 3/4 zdąży, bo mogłam wam coś ciekawego pokazać. Pogoda jest po prostu idealna, jest ciepełko, ale nie za gorąco i tak się zastanawiam, ale chyba nie będę tutaj nagrywać outfitu, nagram gdzieś na zewnątrz, żeby też było fajne oświetlenie. Płynie zdecydowanie za szybko. Jeżeli słyszycie taki fajny szum wody, to jestem przy takim oczku wodnym i powiem wam, że myliłam się. Ostatnim razem wam powiedziałam, że myślę, że jestem w połowie zoo. Nie, niestety zwiedziłam taką mniejszą część prawą, w sumie taką lewą na mapie, a teraz jeszcze mi została cała wielka prawa część, więc na pewno na ten 16:50 nie zdążę pociąg, będę wracać tam o 19:00, bo szczerze mówiąc chcę, wiecie, no spokojnie sobie zwiedzić całe zoo. Przed chwilą chyba był to jakiś żbik, nie wiem, wiecie co, ja czytam te etykiety, co oglądam, ale tego jest tyle, że mi się po prostu już wszystko zaczyna mylić. Jeden z tych kotowatych przed chwilką bardzo ładnie mi tam zapozował. Jak widzieliście, podszedł pod samą szybę i był przepiękny i widać było, że szuka kontaktu z człowiekiem, więc to było naprawdę super. I powiem wam, że taki spacer całodniowy jest naprawdę niesamowity. A oczywiście, jeżeli będę wracać o 19:00, to pewnie pójdę sobie coś zjeść, ale na razie się cieszę tym, że mam fajny dzień, przepiękną pogodę. Mam nadzieję, że nie będzie problemu, że wrócę o 21:00, tym bardziej, że jutro muszę bardzo szybko zmontować ten vlog, bo potem mam dentystę, ale jutro nie nagrywam, bo mam tylko odkamienianie i jutro jeszcze muszę załatwiać sprawy rodzinne, a myślałam, żeby w środę nagrywać kolejnego vloga, bo chciałabym troszeczkę zrobić nagrań, wiecie, przed koncertem, ale zobaczę, jak to będzie wyglądało w stosunku do pogody, bo niestety te kolejne 3 dni mają być niezbyt ciekawe. Dlatego też tak bardzo cieszy mnie dzisiejsza wycieczka i dzisiejszy spacer. Powiem wam, że jakbyście chcieli zwiedzać całe zoo tak bardzo dokładnie i jeszcze czytać wszystkie tabliczki wyraźnie, to słuchajcie, byście tu spędzili co najmniej 6-7 godzin, bo zoo jest przeogromne. Ja mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda, wiecie, ogarnąć w miarę całe zoo, ale to też nie jest takie wcale pewne. Później będę musiała sobie sprawdzić pociąg i autobus, ale to był naprawdę dobry pomysł i kurczę, żałuję, że tak długo zwlekałam z nagrywaniem. Tylko tak jak mówię, niestety mam tego DJI-a, który, no jakby to delikatnie powiedzieć, on nie ma funkcji przybliżania, bo ten nowy DJI miał, a ten tutaj miał chyba też taki kontroler, ale mam zmieniony na przejściówkę do podłączania, nie pamiętam, to miał kontroler i nie mogę zbliżać niektórych kadrów. Oczywiście część postaram zbliżyć się na laptopie. Jest mi ciekawe, ile z tych nagrań wyjdzie i ile będę zwierząt mogła wam pokazać, ale mimo wszystko spędzam czas rewelacyjnie i wiecie, nie przeszkadza mi tu, że jestem sama, bo to jest taki czas mój ze mną. Ja kocham zwierzęta, uwielbiam oglądać ich reakcje, uwielbiam je obserwować, uwielbiam czytać ciekawostki na temat zwierząt. Zawsze zwierzęta mnie interesowały. Ja do sobie przyjeżdżałam od małego. W zoo też miało bardzo fajne jedno spotkanie, Marysia pozdrawia. I jakoś to miejsce zawsze mi się bardzo pozytywnie kojarzy. Mam wrażenie, że coś mi drapie. Dlatego ja zrobiłam sobie teraz taką chwilową przerwę. Za chwilkę sobie nagram outfit i będę ruszać dalej. Mam nadzieję, że zwiedzanie tej kolejnej części nie zajmie mi aż tyle czasu, chociaż nie przypuszczałam, że ta część będzie zajmować naprawdę 3 godziny, bo jestem no tutaj 3 godziny? Weszłam 12:30. Tak, jestem 2,5 godziny. Chociaż w sumie przeszłam naprawdę długi dystans. Tylko jeżeli właśnie chcecie zwiedzić zoo w Oliwie, to po pierwsze musicie mieć pełnie naładowany akumulator i duży akumulator i do tego jeszcze dobre, sprawne nogi. Bo no tutaj kilometrów jest sporo, a jeszcze troszeczkę krótsze, bo wiecie, tu coś tam nagrywam, tu się cofnę, więc to też zabiera sporo czasu. Około godziny 17:45. Ja skończyłam zwiedzanie i jednak zdecydowałam się zjeść tutaj w zoo obiad, ponieważ, no nie będę ukrywać, już byłam głodna. Weszłam do restauracji Mariposa i zwiedziałam sobie klopsiki w sosie pomidorowym z opiekanymi ziemniaczkami, jak mogliście zobaczyć. O dziwo, moje czoło aż tak bardzo się nie świeci, więc jest aż tak źle. Jedzenie było ok, wiecie, szału nie było, ale było smaczne, doprawione. To był taki w miarę bezpieczny wybór, bo jednak klopsiki zawsze są ok. Chociaż muszę przyznać, że były dość pikantne, wiecie, do tego sos pomidorowy z warzywami i ziemniaczki. Więc to taki bardzo domowy obiad i taki w miarę normalny, zdrowy. Jedyny minus jest taki, że niestety tutaj nie można kupić ciepłej herbaty, więc będę musiała sobie albo kupić w Oliwie, albo jak dojadę do dworca w Gdyni, na dworze z Gdyni, ponieważ no nie jest tylko ciepła kawa i są, wiecie, lemoniady, soki, a nie ma ciepłej herbaty. Wiecie, jako fanka czarnej, gorzkiej herbaty jest to dla mnie trochę dziwne, że w lokalu nie można zamówić herbaty, czy to miętowej, czy to właśnie jakiejś zielonej. czy też czarnej, ale wiem, że są miejsca, w których po prostu nie stawia się na gorące napoje. Tym bardziej tutaj w sezonie, wiecie, lato w zoo to jest dość zrozumiałe w miarę. I powiem wam, że to był naprawdę dobry dzień. Co prawda nie zwiedziłam całego zoo, nie obejrzałam wszystkich zwierząt, ale znalazłam prawie wszystkie te najważniejsze. Nawet udało mi się zdobyć takie fajne zdjęcia kanguru, a to dlatego, że tam pani robiła, ten płot nie był zbyt wysoki i robiła nad płotem i poprosiłam, czy może mi zrobić, i mam przegenialne zdjęcia kanguru. Udało mi się na przykład zobaczyć pandy czerwone, ale nie udało mi się ich nagrać, bo były poukrywane tak, że i tak byście ich nie dostrzegli na nagraniu. Ale na przykład nie zobaczyłam wilków, nie zobaczyłam hipopotamu, nie zobaczyłam słoni. Tutaj zapytałam i okazało się, że wybieg dla słoni jest remontowany, odmalowywany i słonie są wypuszczane tylko na pół godziny, kiedy panowie pracownicy nie pracują. I czego jeszcze mi się nie udało zobaczyć? Lwów, bo byłam w tym całym miejscu, gdzie są lwy, ale słuchajcie, niestety nigdzie ich nie było, więc troszeczkę miałam zlotone kroi, ale też bardzo dużo fajnych zwierząt widziałam, bardzo dużo uwieczniłam, mam fajną kolekcję zdjęć i po raz pierwszy, wiecie, zdjęcia chyba zwierząt na iPonie nie. Udało mi się chyba z mojego ostatniego pobytu zgrać zwierzęta, właśnie i wizytę w zoo, to był jakiś 2009, 2008, coś takiego, wtedy byłam ostatni raz w zoo i powiem wam, że dzisiejsza wycieczka sprawiła mi ogromną przyjemność, naprawdę, i chyba muszę częściej się wybierać, naprawdę fajnie było chociaż raz w sezonie przyjechać do zoo, bo to jest super frajda i wiadomo, że już wtedy nie będę aż tak dużo zwierząt dla was nagrywać, bo już wam pokazałam co nieco, ale mimo wszystko, wiecie, ja lubię spędzać czas na świeżym powietrzu, pośród natury, uwielbiam obserwować zwierzęta. Właśnie, zapomniałam wam powiedzieć, wiecie, że do zoo osoby z niepełnosprawnością oraz opiekunowie mają darmowe wejście? Ja o tym nie wiedziałam, nie wiem, czy to zostało wprowadzone jakiś czas temu. Wydaje mi się, że jak wtedy byłam ostatnim razem, to moi dziadkowie kupowali dla mnie bilet ulgowy, chyba tylko opiekun miał darmowy. I to jest bilet jednorazowy do wykorzystania w terminie do końca grudnia, może do końca września, co ja mówię. I to jest wyjściówka dla osoby z orzeczenia lub opiekuna, więc bardzo ciekawa kwestia. Dajcie znać, czy byliście w zoo i czy też mieliście darmowy bilet. Byłam trochę zmieszana, bo nie będę ukrywać, że chciałam kupić cegiełkę, wiecie, na rzecz zwierząt, ale na szczęście są takie automaty, gdzie możecie wcisnąć, na przykład, że wpłacacie 20 zł i przyłożyć kartę albo telefon i wam ściąga, więc zawsze wspieram zoo, bo jednak wiadomo, trzeba dużo pieniędzy na utrzymanie, na karmienie zwierząt, zapewnieniem opieki. Jest około godziny 20:30, ja już dojechałam do Władysławowa i nie odzywam się do was z Gdyni, bo słuchajcie, nie wiem, czy został zmieniony rozkład, czy coś mi się pokręciło, ale pociąg miałam 19:10, a akurat niestety jak wjeżdżałam windą na dworcu w Oliwie, to uciekła mi skamka i musiałam czekać 10 minut. W efekcie miałam tylko 10 minut na przesiadkę, więc tak naprawdę przeszłam z jednego peronu na drugi, pociąg już stał i po prostu weszłam do pociągu. Po drugie nie miałam za bardzo co wam opowiadać, więc wiecie, po prostu wróciłam i muszę sprawdzić, czy po prostu ten rozkład został zmieniony, czy mi się źle w głowie zakodowało, czy po prostu jest inny rozkład w weekend, bo tak też może być, że w weekend ten pociąg jest później niż w tygodniu. To jest do, wiecie, sprawdzenia, bo byłam święcie przekonana, że to było 19:30, a kurczę, ta 19:10 mnie zaskoczyło. Dobrze, że wiecie, sprawdziłam skankę szybszą, znaczy w sumie nie sprawdziłam, po prostu szybciej wracałam z, wiecie, szybszą autobusem, mówię, a tu sobie podjadę, to na spokojnie wypiję herbatę, bo nie zdążyłam wypić herbaty po tych klepsikach, wypiję sobie już w domu, bo i tak muszę popić tabletki. W tej chwili biorę witaminę D, taką, która jest super przyswajalna i wydaje mi się, że bardzo dużo mi pomogła, bo słuchajcie, mam energię, nie chcę mi się tak spać w dzień, wiecie, nie ma takiej tragedii, naprawdę czuję się dużo lepiej i obecnie biorę MNR na żołądek już od kilka miesięcy, bo niestety stresy, które mam i też to był ciężki okres, mój żołądek też źle znowu z wiosny, więc w ciągu lata brałam, a że jesień jest takim okresem, że żołądek niestety potrafi dokuczać, więc jeszcze z miesiąc chyba pobiorę i potem będę się starała odstawiać, bo staram się nie być, wiecie, cały czas na tych lekach. Ale wracając jeszcze, słuchajcie, nie dość, że skończyłam czytać tą książkę Strawberry Kiss, strasznie mi się nie podobała, dałam ocenę 2/5, to po prostu i końcówka była zrąbana, i drama była zrąbana, W ogóle to wszystko było takie bez sensu. A teraz czytam Indy Gem, ale nie pamiętam co. Ja wam napiszę, wystawię wam tutaj okładkę tej książki, ponieważ jest to polecana książka na TikToku i powiem wam, że jest grubo, bo ma 600 stron, ale naprawdę fajnie się czyta. Jest bardzo przyjemna, już czytam z 15%. Jeżeli chodzi o seriale, to jeszcze nie odpaliłam Kochanych Kłopotów, czyli Girls More Girls, ponieważ było zbyt ciepło, szczerze mówiąc. Były kilka tych deszczowych dni, a potem zrobiło się dalej lato, więc jakoś nie miałam nastroju, ale powiem wam, że się wkręciłam i teraz zaczęło mi brakować słodkich kłamstewek. I nawet właśnie ostatniej siostrze opowiadam, żeby obejrzała sobie ten serial, bo jest genialny. I wiecie co zaczęłam robić? Zaczęłam sobie oglądać mój ulubiony wątek, czyli Arię i... Boże, uciekło mi. I nauczyciela. Oczywiście tak to pamiętam, jakoś się nazywa, ale teraz mi oczywiście uciekło. Wiem, że ten wątek jest teraz dość kontrowersyjny, bo wiecie, uczennica i nauczyciel. O, właśnie, Aria i Ezra. To jest mój ulubiony wątek, chociaż uwielbiam też Samantę i Tobiego, uwielbiam Hana i Kaleba, to są wszystkie. Ja miałem troszeczkę jeszcze jakieś powiązanie czułam z Emilii, jakoś tak, no i wiadomo z Alison, ale to już zupełnie inny temat, ale te trzy dziewczyny były moimi ulubionymi, ale chyba Aria była taką moją ulubienicą i powiem, że teraz sobie trochę czytam wieczorami i trochę oglądam sobie kilka właśnie takich scen właśnie Arii i Ezry, tylko ich wątku po angielsku, dzięki temu ćwiczę język, wiecie, i z odsłuchu i przy okazji mam sobie coś fajnego do oglądania. Wiecie co, właśnie zrobiłam takie podsumowanie na Instagramie pociągu i bardzo mi się ten dzień podobał. Był naprawdę udany. Bateria wózku mi starczyła, bo powiem wam, że się trochę obawiałam, a jeszcze mam trochę prądu, więc nie jest źle. Zrobiłam bardzo dużo kilosów, ale pogoda była genialna. Cieszę się, że ją wykorzystałam. Jutro będę miała też dużo rzeczy na głowie, bo muszę zmontować tego vloga, muszę pójść do dentysty, załatwić kilka spraw, jeszcze pójść na zakupy, więc będzie się dużo działo. Ale tak poza tym, to jutro właśnie nie nagrywam vloga. Chciałabym nagrywać w środę, ale tak jak wiem, to będzie zależeć od pogody. I chyba nagram jeden film stacjonarny. Wpadło mi coś do głowy, ale dam wam znać, czy mi to wypaliło, czy nie później. W sumie zobaczycie, jaki film wejdzie na kanał. Bo z racji kontentu będę musiała chyba jeden film nagrać do przodu, żeby potem mieć spokojnie czas na zmontowanie filmu z koncertu. Ale chyba nie ma co przedłużać. Mam wrażenie, że wam bardzo dużo materiałów dzisiejszego dnia. Jak widzicie, to był dzień totalnym chillu i padł mi na pomysł, co mogłabym nagrać w środę, ale to jest do przemyślenia. Więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ZOO wam się spodobało i że miło spędziliście ze mną czas. Dziękuję wszystkim moim partnerom wspierującym. Dziękuję wszystkim, którzy czekają na moje filmy, lajkują, komentują, subskrybują. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!